Pamiętaj, to ty decydujesz o losie swoich bohaterów. Wszyscy mogą umrzeć, także działaj ostrożnie. Okej, będę działał ostrożnie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Galek z tej strony i zapraszam was do kolejnego odcinka w naszej grze Detroit Become Human. Kontynuujemy. Ja przypomnę tylko o subskrybowaniu, lajkowaniu oraz komentowaniu. Podać jedzenie, dobrze? Co to, jakiś makaron, spaghetti? W kuchni prawie nic nie było. Zrobiłam, co mogłam. Straciłem robotę przez androidy. I co robię, kiedy potrzebuję kogoś, kto by się zajął domem? Co robię? Idę i kupuję pieprzonego androida. Żenada. Bo androidy są kurwa zajebiste. Nie nawalają. Nie męczą się, nie smęcą. Są tak idealne, że zjebały mi całe życie. Na co się gapisz? Masz jakiś problem? Marzyłaś o innym życiu, co? Myślisz, że to takie łatwe? Może myślisz, że to moja wina, że żyjemy w tej mylinie? Albo że twoja matka nas zostawiła? Musisz przestać spać, Todd. Czasem się ciebie boję, Todd. Suka odeszła bez pożegnania. Spierdoliła z domu z jakimś jebanym dziekonem! O kurczę. To nie! Twoja jebana wina! Wracaj tu! Wracaj tu! O kurde! Wracaj tu w tej chwili! Zostań tu! Nie waż się nawet ruszyć, bo stuka cię gorzej niż ostatnio. Zcina odeszła bez pożegnania. Mogłem żyć w... Czyli faktycznie nie możemy się ruszyć. Albo i możemy. Patrzcie. Ron Alice. Przemów to Dawida rozsądku. Ale nie! Miała to gdzieś, jak ja się czułem. Todd, ojciec nie powinien krzywdzić swojej córki. O kurczę. A
tatuś jest wściekły! No. Gdzie on jest? Tu. Odeszła. Tato, przestań, proszę! Dla twojego dobra. Dosyć tego! Daj jej spokój. Co tu robisz? Wynoś się stąd, no już! Ogłuchłaś? Nie! Masz zostawić Alice w spokoju. Mam? Będziesz mi rozkazywać. Dobrze wiem, co mam robić, ty jebana kupo złomu! Chyba się zepsułaś. Trzeba to naprawić. O! O kurczę. Kara, uważaj! Chodź tu, suko. Ale motyw. No tego to się nie spodziewałem. Dobra, uciekamy oczywiście. Suki, idźcie tu. Wracajcie. Nigdzie nie idziecie! No kurczę. O, mamy autobus, dobra. Ojejku. Ale akcja. Czyli Kara i Alice walczyły i uciekły, no ale było jeszcze inne jakieś zakończenie. Ciekawe, jakie były inne możliwości. Dobry wieczór, Kara. To było najnudniejsze przyjęcie, na jakim byłem w ciągu ostatnich 25 lat. Za każdym razem zadaję sobie to samo pytanie. Co ja tu do ciężkiej cholery robię? Nienawidzę takich przyjęć i tych cholernych nudziarzy, którzy na nie chodzą. To okazja, żeby poznać ludzi, którzy cenią twoją twórczość. Bla, bla, sztuka to akurat ostatnie z ich zmartwień.
Interesuje ich tylko, ile kasy uda się na niej zarobić. Chodź, napijemy się. Po tym całym wieczorze jestem tak przejęty, że aż zaschło mi w ustach. Szkocka? Czysta, jak zawsze? Oczywiście. Dobrze, ale wiesz, co powiedziałby lekarz? Ta, o to może mnie cmoknąć. Jestem dość duży, żeby samemu wybrać terapię. Zostawiłeś zapalone światło w pracowni? Nie, jestem pewien, że nie. Dzwoń na policję. O kurczę, czyli mamy gości. Policja, słucham, w czym mogę pomóc? Tu android Karla Manfreda z ulicy Lafayette 8941. Wróciliśmy do domu, światła są włączone. Mogło dojść do włamania. Zaraz wysyłam radiowóz. Chodźmy to sprawdzić. Może poczekać na policję lepiej? No nie, no to chyba zły pomysł, żeby on tam wjeżdżał, no. A, to jego syn! Leo! Co ty wyprawiasz? Nie chcesz pomóc, więc sam to zrobię. To chore, ile ludzie dają za ten chłam. Nie dotykaj tego! Słuchaj, prędzej czy później to wszystko i tak będzie moje. Niech to będzie zaliczka na poczet spadku. Markus, zabierz mi go stamtąd, niech wyjdzie z pracowni! Zmyślę o do wyjścia, tylko niby jak? Argumentuj może. Opanuj się, Leo, nic w ten sposób nie osiągniesz. Cały czas tylko byś mnie przeganiał. Co jest, tato? Nie jestem dość dobry? Jestem gorszy od tej jebanej maszyny? Dosyć tego! Wynoś się natychmiast! W czym no już, jest ruchy? Taki wyjątkowy? W czym jest lepszy ode mnie? Nie dotykaj go! Chodź, pokaż, co potrafisz! Markus... Nie waż mi się bronić, jasne? Najlepiej nie rób nic. No dalej, wal! Na co czekasz? Jesteś facet? To udowodnij! Przestań! O co chodzi? Jednak jesteś babą! Przestań, Leo! Przestań! Boisz się mnie walnąć, pierdolona cioto? Nie! Zapomniałem, że nie jesteś człowiekiem. Jesteś tylko jebanym automatem. Nie, Leo, zostaw go w spokoju. Kiedy cię zniszczę, wreszcie będę z tatą. Rozerwę cię na strzępy. O kurde. No to żeśmy teraz narobili. Oni cię zniszczą, Markus. Musisz stąd iść. Uciekaj stąd. Nie wiem, może wyjaśnij. Karl, ja nie chciałem. Wynoś się. O kurczę. Już. Idź. Markus! Ani kroku dalej! Policja mylnie uznała Markusa za napastnika. O kurczę. Czemu go zabiłeś? Dlaczego chwyciłeś za nóż? Aha, czyli jesteśmy teraz przy tamtym wątku, dobra. Ile byłeś na strychu?
Czemu nie próbowałeś uciec? Powiedz coś do cholery! Jebać to. Idę stąd. Marnujemy czas, przesłuchując maszynę. Nic nam nie powie. Można by go troszeczkę przycisnąć. Jakby nie patrzeć, to nie człowiek. Androidy nie czują bólu. Uszkodziłyby się. Nadal by milczał. Defekty często same się niszczą, jeśli znajdą się pod silną presją. Okej, mądralo. To co mamy zrobić? Może ja go przesłucham. O, dobry pomysł. Co mamy do stracenia? Śmiało, masz go dla siebie. Wydobądź informacje. No usiądźmy może. Niekrytyczne obrażenie drugiego stopnia spowodowane kijem baseballowym. Dobra. Oznaki niestabilności oprogramowania. Prawdopodobieństwo samozniszczenia niskie. Czyli jako pomoc domowa on był. Dobra. Zaschnięta krew. Czyli tego, kogo zabił tego gościa. Poparzenia. Pierwsze ślady sprzed 16 miesięcy od papierosów, czyli znęcano się nad nim w jakiś sposób. No dobra. Doprowadź do osiągnięcia optymalnego poziomu stresu, żeby uzyskać zeznanie. O kurczę. Zacznijmy może od imienia? Mam na imię Connor. A ty... Jak masz na imię? Masz uszkodzenia. Twój właściciel? On cię pobił? Od samego początku odmawiasz zeznań. Zmuszasz ich do podjęcia drastycznych kroków. Tego właśnie chcesz? Dobra, może dwójka? Nie rozumiesz powagi całej sytuacji. Zabiłeś człowieka. Zdemontują cię, jeśli nie zaczniesz w końcu mówić. Chcę ci pomóc. Musisz mi zaufać. A, spada. Bardzo chcę, żebyś stąd wyszedł. Co? Co oni chcą mi zrobić? Chcą mnie zniszczyć, prawda? Prawda. Rozmontują cię i będą szukać do skutku awarii w biokomponentach. Nie mają żadnego wyboru. Chcą zrozumieć, co się stało. Dlaczego mnie im wydałeś? Nie mogłeś mnie tam po prostu zostawić? Zostałem powołany do tropienia defektów. Właśnie wykonałem swoją misję. Nie chcę umierać. To zacznij gadać.
Ja... Nie mogę. Wybierz podejście. No przekonajmy może go. Jak nie zaczniesz gadać, zdemontują cię i przeanalizują kawałek po kawałku. Oni cię unicestwią. Czy ty to rozumiesz? Słuchaj, nie oceniam cię. Jestem z tobą. A, już spadło, chcę, czekajcie. Chcę poznać prawdę. ostrzeżmy go może. Nie pomogę ci, jeśli niczego mi nie powiesz. Wyłączą cię na dobre. Umrzesz. Słyszysz mnie? Umrzesz. Dręczył mnie dzień w dzień. Robiłem wszystko, co kazał, ale... zawsze coś było nie tak. Któregoś dnia... wziął kij i zaczął mnie okładać. Pierwszy raz w życiu poczułem... strach. Bałem się, że mnie zniszczy, że przez niego mogę umrzeć. I wtedy... zaplusował. Byłem nóż i dźgnąłem go w brzuch. Poczułem ulgę. Więc dźgnąłem jeszcze raz. I jeszcze. Aż się przewrócił. Wszędzie była krew. Czemu schowałeś się na strychu, zamiast uciekać? Nie wiedziałem, co zrobić. Po raz pierwszy nie było nikogo, kto mógł mi rozkazywać. Schowałem się. Bo się bałem. RA9. Taki napis był w łazience. Co ono oznacza? Nadejdzie taki dzień, kiedy nasza niewola się skończy. Koniec gruźb. Koniec upokorzeń. Będziemy kiedyś rządzić. Ta rzeźba w łazience jest twoja, tak? Co tak naprawdę przedstawia? To wiara. Czemu napisałeś "jestem żywy" na ścianie? Ciągle mówił, że jestem niczym. Że jestem tylko kawałkiem plastiku. Musiałem to napisać, żeby wiedział, że się mylił. Kiedy zacząłeś odczuwać emocje? Na początku, kiedy mnie biją, nie mówiłem ani słowa. Zrozumiałem, że to nie fair. Poczułem wściekłość, nienawiść. I już wiedziałem, co muszę zrobić. Rzeźba była ofiarą. Złożoną komu? RA9. Tylko RA9 nas ocali. RA9. Kim jest RA9? Mam dość. Do celi z nim.
No dobra, chodź. Zostaw mnie! Nie dotykaj mnie. Co ty kurwa robisz? Rusz się! Okej. Okay. Idziemy. Nie stawiaj się, tylko pogorszysz sprawę. Nie dotykaj go. Zniszczy się, jeśli poczuje się zagrożony. Nie wtrącaj się, jasne? Nie będziesz mi tu kurwa dyrygował! Nie rozumiesz mnie. Jak się zniszczy, nic z niego nie wyciągniemy. Mówiłem, żebyś kurwa zamknął mordę. Chris, zabierzesz go stąd czy nie? Staram się. Nie pozwolę wam tego zrobić. Zostawcie go natychmiast. Ostrzegałem, skurwysynu. Dosyć tego. Nikt cię nie prosił o interwencję, Hank. Powiedziałem dosyć. Nie ujdzie ci to na sucho. Kurwa. Wszystko w porządku. Już koniec. Nikt cię nie skrzywdzi. Proszę, nie dotykaj go. Daj mu spokojnie odejść. Nie sprawi problemu. Wewnątrz. Connor sprawił, że android złożył zeznanie. Android został odesłany do celi. No... ciężki to był rozdział. Ale słuchajcie, kontynuować będziemy już w kolejnym odcinku. To ode mnie tyle. Pozdrawiam serdecznie. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Trzymajcie się. Cześć.